Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym poranku z grom Oxygen Not Included. Tutaj coś widzę, aha, bo są jeszcze niedokończone te, bo pewnie nam brakuje wszystkiego. Tak, pewnie nam brakuje jeszcze tych. Doróbmy trochę. I co? Tutaj tak, śluzę żeśmy już w zasadzie zrobili. Tutaj już wykopaliśmy. Ten jeszcze nie jest. Czekamy na zrobienie tutaj rury z wodą. Bardzo dobrze. I wtedy powinna nam już być wystarczająca ilość, jeśli chodzi o produkcję tlenu. Dobrze. To się dokończy powoli. Ten. Tego trzeba by. Nie automation, nie oxygen. Trzeba by go dać na wyższy priorytet. Niech go tutaj skończą. Też przy okazji. Ok. Powoli wszystko kończymy. Jeszcze tego tutaj nam brakuje. A w międzyczasie możemy zacząć tutaj się zastanawiać nad tą pompą gazu. Ale wcześniej oczywiście musimy przemyśleć naszą zasilanie, które jest strasznym galimatiasem. Nie wiem, czy tędy nie powinienem puścić tutaj jeszcze jednej takiej bokiem gdzieś. Na przykład tego na osobnym kablu powiedzmy. Aha, tu mamy w ogóle zasilane węglem. Niezależnie. W sumie to można by przenieść gdzie indziej. Nie potrzebujemy dwóch węglowych tych. Tak chyba zrobimy. Natomiast teraz tak, którędy by tutaj zrobić ten transformator. Kolejny transformator. A z tym prądem to jest zawsze kłopot. Ten ciągnie 890, ten jest powiedzmy prawie że na full. Aha, bo on jest w ogóle połączony z tym. No właśnie, na tym jest za dużo zdecydowanie. Więc tu pociągniemy z tego transformatora kolejnego. Kolejną prądową tą. Aha, tylko musimy mieć przełączkę. Tylko którędy? Może tędy pociągnijmy. Można to pociągnąć w sumie tędy, tą przełączkę. A następnie w zasadzie to moglibyśmy zrobić tak. O, nie ma tu którędy. Tędy można by pociągnąć w sumie kabel. Ten by poszedł tędy i on by sobie zasilał tutaj. Natomiast drugi kabel, no niestety wszystko będzie tak z góry szło, bez sensu. Drugi kabel pójdzie tędy, tu się rozepnie. Ale to w zasadzie to mogłoby iść tak. Stop, 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 stop. Za szybko żeście to zrobili. Za szybko żeście to zrobili. To jak skonstruujecie, to rozepniemy ten fragment. Chociaż on na razie to może jest potrzebny. Nie, w ogóle jest niepotrzebny. A ten czemu znowu tutaj narzeka, że nie ma podłączenia? Nie wiem, czy te... Aha, bo jeszcze jest niezrobiony. Dobra. Jeszcze jest to niezrobione. Jak będzie zrobione... Podokańczajcie te wszystkie prądy tutaj.
kable, nie kable. No i tu możemy zrobić wtedy, no w zasadzie można wam puścić tak. O, już się żywność jakaś niestety zepsuła. Co to jest? No właśnie, za ciepło prawdopodobnie tutaj jest. 23 stopnie. Dobra, mamy research complete. Więc cóż, jakbym się tu zastanowił, gdzie mamy te takie możliwość kombinezonów? Tutaj są exosuit, czyli to trzeba iść tędy i tędy. Ok, to na pewnym etapie będzie nam potrzebne. Nie wiem, czy tej lodówki nie będziemy musieli też zrobić, niestety. No ale na razie się znowu z prądem bawimy. Ok. Teraz można by wam tutaj zrobić tak, pany. Macie połączyć to z tym. Może zróbmy tak. Zdekonstruować ten kabel i ten kabel. Dobra. To też trzeba będzie zdekonstruować, ale to za chwilę. Tylko czemu to jest niepodłączone? Właśnie to mi się nie podoba. Może zatrzymajmy to na chwilę. Chciałbym zaznaczyć ten... może tak nie jestem... cancel. Wire bridge, cancel the construct. Nie, dobrze, to miałem zdekonstruować. Nie jestem pewien, czy to po prostu dobrze działa, jeżeli to jest tak podłączone na krótko. O, tego nie chciałem zdekonstruować. Kolego, coś ty tu zrobił, za dużo. Zróbmy tak. Właśnie nie zawsze po prostu wskakują te... te mostki. No teraz skoczyło. No właśnie, jak było tak, to jakoś to nie łapie zawsze. Dobra, to on mostek powinien tu zostać zrobiony. Teraz możemy tu jeszcze podłączyć tu, żeby w końcu mieć ten element z głowy. I zdekonstruować ten fragment. Dobrze. Teraz tak, ten jest na 510 W, natomiast ten jest w sumie na 420 W. No właśnie, i o to chodziło. W związku z czym, tak, wszystko co ma, co jest potrzebne, to jest na tym podłączone. Ok, i mamy jeszcze zapas. Skoro mamy zapas, to możemy się w końcu znaleźć tą całą wentylacją, pompę gazową. Pompę gazową musimy zrobić gdzieś tutaj, najlepiej. Może zróbmy tu, żeby czasem tam nie wpadli na dół. Filtr gazu. Wejście jest... wejście jest białe. Dobrze. Wyjście gazu może być tu. Co jest za dużo, nam w tym momencie żywności się psuje.
Gdzie mamy tą? To możemy podłączyć tak. To możemy podłączyć tak. A to możemy podłączyć do góry gdzieś tam. I za chwilę zobaczymy gdzie. Kawał drogi do samej góry. Cancel. Jeszcze raz. Wentylacja gazowa ta. Tu. Tu. I wentyl będzie tu. Dobra, to powinno nam dostarczyć wodór na samą górę. Przy założeniu, że oczywiście tutaj 9 wykopiemy to. I w międzyczasie trzeba by się chyba zająć też lodówką. Lodówka, lodówka. Ile to w ogóle prądu pobiera? 120, to nie jest tak źle. Tylko gdzie by te lodówki dać? Można by je tutaj dać w sumie. Bo tu jest miejsce. Dajmy ze dwie lodówki przynajmniej. Dobra, zaraz będzie gotowe. I tu już dalej nie musicie w sumie wchodzić. A, jeszcze nie skończyłeś. No dobra, musisz odetchnąć. Jeszcze prąda tutaj podłączcie. Dobrze, to jak tu dołączą prąd, to będzie wszystko ok. Lodówki wymagają też prądu, oczywiście, jak żeby inaczej. Mam nadzieję, że to nie przesadziliśmy teraz z zasilaniem tutaj. Może tak i być. Nie powinniśmy. Priorytet. Dobra. Tu jest wykopane. Dobra. I teraz tak. My chcemy filtrować wodór. No i teraz nasz piękny wodór powinien... To chyba nie tak jest. Chyba, żebym coś źle podłączył. Jeszcze raz. Wentylacja. Filtr gazu. Się powinno pojawić. Wyjście. Nie w tę stronę pompuje. To jednak z tego wychodzi. Czyli odwrotnie. Ha. Zdekonstruujmy. Poprawmy to troszkę. No bo pompujemy na razie nie tu, gdzie trzeba. Research complete. Ok, i teraz jeszcze raz. Wentylacja. O, zizolowane nawet mamy gazowe te. Teraz to powinno być, zdaje się, odwrotnie. Zdekonstruujmy jeszcze to. W zasadzie to tego można by obrócić tak naprawdę, tylko mi się już go nie chce obracać. Weźmy go. Pójdźmy tak, natomiast ten wentylacyjny dajmy sobie tu. Priorytet na 8. No i teraz powinno być ok. Jeszcze tego brakło. No i to powinno działać i pompować nam wodór w to miejsce. Aha, tylko najpierw muszę jeszcze to skończyć. No dobra.
W zasadzie to można by zdekonstruować. Co tutaj mamy? Barbecue. No to w zasadzie możemy wszystko. Tak, copy. I to możemy dać na priorytecie, powiedzmy, 8. A to zmniejszyć priorytet na 3. Zrobić też sweep tych rzeczy, które są tutaj zepsute. No właśnie. Przenieść to wszystko do lodówki. No, bo sporo nam się zepsuło. Naprodukowaliśmy, a tu niestety się zepsuło wszystko. Ile tam tego jest? Jeszcze 19, 14. No właśnie, to jeszcze to zlikwidujemy i resztę będziemy mieć w lodówce. Tam się nie powinno psuć. No, szybciej do roboty. Automatyka jest gotowa. To jest już puste, więc można zdekonstruować. I to można też zdekonstruować. No dobra. A ten czemu nie filtruje tego? Aha, bo jeszcze nie mamy gdzie filtrować. Jeszcze tego nie skończyli. Dobra. Następnym etapem będzie pewnie wodę stąd przepompowywać tutaj. Trzeba. Prądowo jesteśmy nie tak najgorzej. No trochę tego wodoru tu zbieramy. Tutaj generalnie tu się trochę zebrało wodoru. Więc jakby to później przekopać w ten sposób, to by było też myślę w porządku. Ale najpierw... bo to jest słaby priorytet. Weźcie to, skończcie. Dzisiaj jeszcze, bo już mamy 17 minut. No. Skończyć to, żeby na ten odcinek mieć przynajmniej już przepompownię wodoru z dołu do góry skończoną. No jeszcze ten. Jeszcze wyższy priorytet. Szybko, 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 szybko. No, dawać. Ok, i teraz ten powinien działać już. Jest. Leci wodór do góry. No dobra. No to powinno troszeczkę nam z prądem tutaj załatwić sprawę. A przy okazji, o właśnie, skończyliśmy też badania na ten odcinek, także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, polubienia, komentarze i zapraszam do następnych. Trzymajcie się, cześć!